Teatr Raz z Gliwic kolejny raz gości podczas tygodnia z Ewangelią. Właściwie można powiedzieć, że to już jest tradycja. Kolejne przedstawienie w innej konwencji, wydaje się, bo właściwie macie tyle pomysłów, że trudno powiedzieć, że macie jedną wizję teatralną, tym razem zupełnie coś innego. To chyba nie przypadek, że tak ciągnie was tutaj do Bielska-Białej. Witam serdecznie. No to nie przypadek, że nas ciągnie do Bielska-Białej. 26 czy 27 premier repertuarowych, tak jak dobrze w tej chwili i szybko zliczam. I te premiery tak szykowane, żeby szukać najprzeróżniejszych stylistyk konwencji językowych, żeby poruszać tematów związanych z Biblią czy z chrześcijaństwem, tradycją chrześcijańską, a za każdym razem dopytywać, kto ma to obejrzeć. Bardzo się cieszymy, że w Bielsku nieustannie jest ktoś, kto chce to oglądać po kolejnym czy ostatnim przedstawieniu ktoś znowu nas zaprasza i mamy szansę wykazać się na nieco innym polu. Tym razem bajka dla dzieciaków. No właśnie, bajka dla dzieciaków, ale wszystko to jakby pod kątem tego hasła, które przyświeca tegorocznemu tygodniowi, czyli chcemy zobaczyć Jezusa. No, można się zapytać, jak za pomocą teatru zachęcić ludzi, by zobaczyli Jezusa. My dzisiaj tutaj rozpoczynamy taką rozgrzewką, tak się wyrażę kolokwialnie, 40 minut zajęć jeszcze z dziećmi, w których będziemy zapraszać te dzieci, żeby starać się dostroić zmysły, pięć zmysłów przynajmniej, do tego, żeby właśnie w jakiś sposób tego Jezusa poczuć, zobaczyć, usłyszeć, posmakować. I myślę, że teatr jest, pewnie jakiś zmysł będzie się domagał, żeby go też wymienić, za chwileczkę wpadnie mi do głowy. Natomiast my tak myślimy, pewnie też jest tak, że teatr daje możliwość korzystania z wszystkich pięciu zmysłów po to, żeby móc być bliżej pewnej rzeczywistości. Od samego początku jako teatr A, ten skrót jest od słowa anamnezis, który mówi o uobecnieniu, o czymś, co się ma wydarzyć na oczach widza, co jest jak gdyby dotykaniem tajemnicy. Jakimś tęsknotą naszą jest to, żeby właśnie dotykać Pana Boga, czy żeby móc Go w jakiś sposób określić, zobaczyć, widzieć Go w Jego dziełach, w Jego stworzeniach, w relacjach pomiędzy ludźmi, odczuć czasami sercem po prostu bezpośrednio. Więc myślę, że teatr jest świetnym narzędziem po temu. Właśnie tak się zastanawialiśmy, skąd to się bierze, że nowa ewangelizacja tak chętnie korzysta z języka teatru, a to się da zauważyć nawet właściwie obecnie nawet księża bardzo chętnie organizują trupy teatralne, żeby przedstawić jakieś treści ewangeliczne. Jak Pana zdaniem, skąd to się bierze, skąd takie poczucie, że w języku teatralnym jest prawda i jest metoda do przekazywania Ewangelii? No, z jednej strony nic nowego pod słońcem. Właściwie cały ten nowożytny teatr wywodzi się z obrzędów misteryjnych, z mirakli, wcześniej z dramatu liturgicznego, czyli jak gdyby próby dramatyzowania, nawiązywania do treści religijnych, tych najbardziej ważkich i opisywania ich właśnie językiem teatru, czyli pokazywania, docierania do ludzi w czasie, kiedy piśmiennictwo było po prostu przywilejem nielicznych. Więc teatr był takim narzędziem i chyba nie zmieniło się to. Bardzo się cieszę, że ten teatr nieustannie jest takim sposobem na to, żeby w jakiś sposób ewokować silne doznania, emocje, uczyć ludzi, tych, którzy są na scenie, współpracy, bycia razem, ale z drugiej strony też jak gdyby jest to truizm, pewnie już dziś, ale dobrze go jak gdyby powtarzać i przypominać sobie, że widowisko teatralne to jest coś, co się współtworzy, widzowie plus artyści na scenie. I w tym sensie jest to coś niezwykłego, wyjątkowego, coś, co w wielu zmysłach czy na wiele sposobów dotyka właśnie jakiejś rzeczywistości. Myślę, że teatr jest bardzo akuratny w tym miejscu i wcale się nie dziwię, że sięga się po niego. Bo właśnie wasze przedstawienia nie są taką typową grą w scenie pudełkowej, można tak powiedzieć, tylko są rodzajem interakcji. Po tych rekwizytach, które zobaczyłem dzisiaj na scenie, sądzę, że będzie niezła zabawa. No taki jest też pomysł, ponieważ to jest spektakl dla dzieci. Z drugiej strony chcemy opowiedzieć o tych rzeczach związanych właśnie z wszystkim pierwszym, czyli ze stworzeniem świata. To szukaliśmy takiego sposobu i tutaj reżyser przedstawienia Mariusz Kozubek wpadł na pomysł, że meblowanie dziecięcego pokoju w oparciu też o rekwizyty, które tym dzieciom mogą być w jakiś sposób tożsame, znajome i mogą wywoływać ciepłe myśli, jest chyba fajną i smaczną metaforą. I tak to się też będzie dzisiaj odbywać.
mam nadzieję. No właśnie, publiczność dziecięca to jest, z jednej strony myśli się, że powiedzmy jest mniej wymagająca, ale z drugiej strony nieprzewidywalna. Czy nauczyliście się coś już od tych dzieci, grając kolejny raz to przedstawienie? Uczymy się pokory, to jest pierwsza sprawa. Uczymy się tego, że niekoniecznie długie literackie wywody tu się sprawdzają, że tak naprawdę tym mocniej trzeba sięgać do teatru, który ma być przerzuceniem języka literackiego czy jakichś smaczków literackich właśnie na działanie, na akcję, na to, żeby się działo. Uczymy się interakcji, bo to też jest nieustanne i to dzieci nas są najlepszym barometrem tego, czy jeszcze im jest dobrze, czy już zaczynają się wiercić i w jaki sposób modelować na żywo ten spektakl, żeby on się im nieustannie podobał i w jaki sposób łapać ich od czasu do czasu też na dziecięcej refleksji, co mam nadzieję i dziś się nam tutaj po prostu uda. Chcemy zobaczyć Jezusa, to już wypowiedź bardzo osobista, bo moja. Myślę, że trzeba przełknąć ten pierwszy strach związany z tym, że jeżeli go już zobaczę, a ukaże mi się takim, jaki jest, to nie będę miał wyboru i będę już uwikłany w miłość do Niego. I w tym sensie myślę, że trzeba pokonać, czy uczynić ten pierwszy krok po to, żeby móc go zobaczyć. Zobaczyć w ludziach, zobaczyć w relacjach, zobaczyć w świecie, w dobru, które jest nieustannie i dookoła nas. Jest to wielki obowiązek, ale też pewnie wielka przygoda w życiu ze słuszną nagrodą, która ma się rozciągać na całą wieczność. Zapraszam.